Cześć, z tej strony Karolina Czołba. Witajcie ponownie na moim kanale. Kilka dni temu pokazywałam Wam bardzo fajną, nową kolekcję Piątek 13 Let's Flamingo. Dziś będziemy z tej kolekcji wykonywać projekt na Dzień Ojca. Pracę nad pamiątką na Dzień Ojca zaczęłam od wycięcia wszystkich elementów z arkusza do wycinania. Jest tu dużo ptaków, papug, flamingów, jest troszeczkę kwiatów i bardzo dużo liści w różnych kształtach. Naprawdę różne rodzaje liści. W kolekcji oprócz samych papierów jest też sporo dodatków, takich jak naklejki czy banerki. Banerki naprawdę w różnych rozmiarach, w różnych wielkościach. Są niektóre z napisami, inne tylko z wzorami. Są też bardzo duże banery, które właśnie wykorzystam do tego, żeby zrobić na nich projekt. Ten duży baner będzie moim tłem. Mam tutaj zdjęcie z zeszłych wakacji, na którym jest mój mąż i mój syn. Bardzo dobrze się wtedy bawiliśmy i to zdjęcie jest naprawdę takie, no, fajne i pozytywnie mi się kojarzy. Na matę pod zdjęcie wybrałam arkusz z małego bloczka 6×6 w kolorze niebiesko-białym. Chciałam, żeby odbijał się od tego zielonego koloru liści, które są jednak tłem do tego projektu. Pod matę ze zdjęciem przykleiłam piankę Kraft, ale na razie jeszcze nie będę jej przyklejała do projektu, ponieważ chcę zacząć od skomponowania kompozycji pod spodem, od zrobienia takiego wielobarwnego tła z różnymi wzorami. Wykorzystuję tutaj paski papierów z małego bloczka, ale też dodatkowo wykorzystuję banerki. Nie przejmuję się tym, że tutaj ten banerek z papugą jest zasłonięty. No dobrze, troszkę mi szkoda, bo to fajny wzorek, no ale żeby zrobić sobie po prostu tło pod tą moją matę ze zdjęciem, muszę wykorzystać te elementy. Tym bardziej, że one są gotowe i dzięki temu praca będzie szła naprawdę dużo szybciej. Co jakiś czas przykładam sobie właśnie tą matę ze zdjęciem, żeby zobaczyć, czy ta kompozycja kolorystycznie mi pasuje, czy coś jednak trzeba do niej dodać. Zdecydowałam się tutaj na kolory właśnie niebieskie, żółte i zielone, ponieważ jednak to jest projekt dla mojego męża, więc pomimo tego, że bardzo podobają mi się te różowe tła z flamingami, postanowiłam sobie jednak je odpuścić i robię coś takiego bardziej neutralnego, co mąż będzie mógł sobie powiesić na przykład w pracy. Pewnie zauważyliście, że prawie wszystkie, właściwie wszystkie te elementy, które są tłem do mojej maty, przyklejam zwyczajnie na klej. No nie chcę tutaj jakoś bardzo mocno, żeby wyszła ta kompozycja. Nie zależy mi na tym, ponieważ po tym jak przykleję już matę, będę dodawała jeszcze te elementy dekoracyjne i to właśnie z nich stworzę bardziej taką trójwymiarową kompozycję. Przygotowuję tutaj sobie wstępnie różne liście, wyginam je troszeczkę, tak formuję je palcami, żeby nie były płaskie, tylko troszeczkę, żeby wyginały się jakby do góry. Dzięki temu, kiedy będę je przyklejała, będą wyglądały tak bardziej naturalnie. Teraz już po tym, kiedy mam zrobioną całą bazę do mojego projektu, zaczynam ozdabianie. Zauważcie, że naprawdę tutaj używam tylko i wyłącznie tych elementów, które są w kolekcji. Ich jest naprawdę sporo i są na tyle zróżnicowane, że wiele więcej nie potrzeba. W zależności od tego, jak mi pasuje, jaki efekt chcę osiągnąć, niektóre liście czy kwiaty przyklejam bezpośrednio jeden na drugi, na klej, a pod inne na przykład podklejam piankę Kraft. Układanie kompozycji z wyciętych elementów z arkusza jest naprawdę bardzo proste. Zresztą sami zwróćcie uwagę, jak szybko mi to idzie. Jedyne co, no to czasami trzeba jakiś element skrócić, lekko go dociąć, dopasować i naprawdę bardzo fajnie można sobie z tą kompozycją poradzić. Ja nie przyklejam oczywiście wszystkich elementów jeden obok drugiego, tylko warstwowo. Tworzę po prostu takich kilka poziomów tych liści i kwiatków, żeby one fajnie na siebie zachodziły i tworzyły właśnie ten efekt trójwymiarowości, efekt przestrzenny. Zdecydowałam się na skoncentrowanie całej kompozycji po lewej stronie. Można by było oczywiście ułożyć te kwiaty, liście i papugi dookoła zdjęcia, ale wydaje mi się, że jeżeli kompozycja jest nie do końca taka symetryczna, to często ciekawiej wygląda. Banerek był troszeczkę za szeroki, nie bardzo mi się podobało jak wygląda, więc po prostu go docięłam. Nawet było to dosyć proste, bo wzór jest w paski i po prostu wzdłuż tych pasków cięłam i wyszło nawet całkiem prosto. Jedyna rzecz, którą tutaj dodałam spoza kolekcji, to jest sznurek. Tak jak widzicie, przyczepiłam go do tego małego banerka z napisem Happy Time. No i wykorzystam go jeszcze do tego, żeby zrobić taki element do zawieszenia po prostu tego banera. Nic nie jest w tym trudnego, wystarczy zrobić w banerze dwie dziurki, możecie czymkolwiek je zrobić. Ja mam tutaj taki specjalny sprzęt do nitowania i on też właśnie jest fajny do robienia dziurek w dwóch rodzajach, ale możecie nawet użyć zwykłego dziurkacza, jeżeli chcecie mieć takie ładne
okrągłe dziurki, a jeśli nie, to wystarczy, że przewiercicie się przez papier nożyczkami. Nie będziemy używać w tym projekcie żadnych mediów, niczego skomplikowanego. To jest tak prosty projekt, że myślę, że możecie na szybko zrobić go razem ze swoim dzieckiem i podarować mężowi. Oczywiście to jest tylko taka moja propozycja, takich pomysłów, aranżacji na pewno jesteście w stanie wymyślić mnóstwo. Jeżeli chcecie pokazać mi swoje prace, wyślijcie je na adres widoczny na ekranie. Jeżeli filmik się Wam podobał, dajcie mu łapkę w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Karolina.